Ja bym się bał tam wejść, żeby mi nogi coś nie ugryzło. Jaki potwór. A jeszcze co mam, to jeszcze użyję. Zadające, zadające. Może akurat coś się jeszcze złowi? Proszę bardzo. Gulasz serduszek. Coś ty tam założył, chłopie. Co ty chcesz złowić? Ty chyba chcesz... Ty chyba na lwa jest. Na lwa! A nie na rybę. Piękne, ale ta ryba jest dużo fajniejsza niż pokój, nie? Ale w miejscu, w którym zawsze wypożyczałem skuter na Phuket, tutaj na Patong, obecnie jest tylko jeden skuter dostępny, jest to Yamaha Aerox 155 za 5000 batów na miesiąc, ale no jednak szukamy PCX-a, a PCX jest już niestety niedostępny, no i chyba będę musiał jeszcze dalej pochodzić po mieście i coś poszukać. To nowiutka sztuka Honda PCX, ale chcą 12 tysięcy i to po stargowaniu, bo najpierw chciał 15 tysięcy batów, ale gdzieś tam dobra, po chwili pogadał, coś tam pogadał i powiedział 12 tysięcy batów, ale to i tak jest tak dużo, że nawet o tym nie myślę, żeby to zrobić i wynająć taką Honda PCX za 12 tysięcy batów na miesiąc. Po części rozważam zakup skutera tutaj. No i po prostu jedziemy szukać jakiejś wypożyczalni jeszcze skuterów, on mnie będzie woził i od wypożyczalni do wypożyczalni, żebym nie musiał łazić, a i zobaczymy, co znajdziemy. Gdzie myśmy to dzisiaj wylądowali? Ja pierdzielę. Jakie łowisko. O kurde. Bierze czy nie bierze? O, jakie zanęty. Jeszcze w takim miejscu w Tajlandii nie byłem. Na łowisku ryb. Jacie. A tutaj restauracja jeszcze, tylko pokażę może. O, tutaj taka restauracja. Jakie miejsce, jakie palmy. W ogóle gdzie my jesteśmy? O jacie. Ale tu jest fajowo, ile wędek. Wędki. No tutaj wędkarze to mają raj. Woda sobie cieknie. Takie bambuski. W ogóle jakie miejsce czadowe. Kurczę, dżungla jakaś. Staw zrobiony. I fishing. Idziemy naszych odszukać. Gdzie oni są? Co oni złowili? Co oni mają? Ale miejsce. No zawsze tutaj mówiłem im, że tutaj on jest. To już pływa ryba, która ma około półtora. On jeszcze raz wyjdzie. Naprawdę? Ma długości, 100 kilo waży. Co ty gadasz? 100 kilo? Właśnie. Co ty gadasz? Ale widzieliście ją? No parę razy. Co chwila się wyłania. Jo. Ej, ale ładne widoki tutaj macie, Buddę. No. Budda jest. No, ryby dwumetrowe, co 100 kilo ważą. No to jeszcze takich na oczy nie widziałem. Dorota, uważajcie, bo tu aligatory chodzą po tych. No, tam w środku są. Jak rękę się da, to od razu odgryzają całą. Jest korpus kurczaka zanętą. Są serca drobiowe. Zanęty. To ja ale zanęty. I co, to tak rzucacie to tam normalnie do stawu? No, znaczy, no generalnie na haczyku już są różne przynęty. Taś. Poszły serca. Ja, serca z kurczaka na zanętę. No, grubo. O, a tu widzę jakieś mieszkanie chyba jest, nie? Patrz, jaka chatka. Sąsiad. Papajki ładne rosną. No, patrz, jakie papaje wielkie. Ja cię. No. Tam kokosiki. Prawie samowystarczalny, nie? Tutaj bananki. W takich trawach w stawiku to, ojejku, ciekawe co tu może siedzieć. Tam w ogóle jaka wielka pajęczyna jest. Jaki tam jeszcze też pająk może być wielki. No, jak takie pajęczyny. To i pająki na pewno też są duże. Tutaj już jesteśmy gdzieś blisko głównej drogi. No ale tak jak chłopaki mówią, skoro rzuca się korpus kury na zanętę dla ryby, żeby sobie podjadła trochę i później dopiero wzięła to, co ma tak naprawdę na wędce, żeby złapać ją, no to jaka ta ryba musi być ogromna, żeby zjeść kurczaka. No to są ogromne ryby, naprawdę takie właśnie po 1,5-2 metra i właśnie takiej wadze, pod 100 kilo na przykład. Co najlepsze, to jak jakaś ryba bierze i jest wielka, to trzeba wejść tutaj do tego stawu, ja pierdzielę, i ją na przykład wyciągnąć, żeby sobie później zrobić z nią zdjęcie, żeby później ją wyciągnąć jej haczyk z dzioba i wrzucić z powrotem. Ten ma branie, ciekawe, co tam mu się na tą wędkę złapało. O, idę zobaczyć. Szkoda, że jakichś bananów nie ma na bananowcu, bo chętnie bym coś zjadł. Bardzo głodny jestem. A, są banany, ale zielone. Takie to nie będą dobre. No, ciekawe. O, jaka ryba! Jaka ryba! O jacie! Ja pierdzielę.
W ogóle tutaj takie jakieś piranie są i nie piranie. No ciekawe. Może, o, już wypuścili. Ale nawet sobie zdjęcia chłop nie zrobił. Co za chłop, ale śmieszna akcja. Złapał taką wielką rybę i nawet sobie jej nie wyciągnął na brzeg, żeby zdjęcia jakieś zrobić. Nie wiem, o co chodzi. Tam jest jeszcze jakaś jedna złapana rybka. No, już taka dość ładna. Ale tu właśnie się przed chwilą dowiedziałem, że tamten pan, który złowił tamtą rybę, to nie robi zdjęć takim małym rybką. On bierze tylko wielkie smoki. Wtedy jest zadowolony i wtedy robi zdjęcia. A tak to nie. Tutaj już dziura wykopana, przygotowane miejsce pod drugi staw. Mario, na coś ty to założył, chłopie? Co ty chcesz złowić? Ty chyba chcesz... Ty chyba na lwa jest, na lwa, a nie na rybę. Jasny gwin. Gdzież to? O, poszło. Jak to, chłopie, jak to weźmie, to ty wpadniesz razem z tą wędką do wody. Pociągnie to. Zaraz ci weźmie, czekaj, przyniosę ci trochę szczęścia. Nie wiem, coś szarpie. Jest ryba. Ja pierdzielę. Od razu po zarzuceniu. Chyba w nią trafiłeś, chyba wstrzeliłeś ją w łeb tym co rzuciłeś. No ale to dwa brania naraz. Tam jedno, gdzie przed chwilką, i tu mamy drugie. Ciekawe, co tu będzie. Mocno ciągnie? Silne. Karp? Nowa kół. Karp, ciuła. Czemu? To znowu. Aha. O, jest. Kurde, żebyśmy nie wpadli z tymi deskami do wody. Ale mocno. Ale mocna. Duży paku, no. O. No taki to jest paku. To ryba. Kolejny. No karp. No karp. A miał być karp. Dawaj. Foto musi być. A co ona taka jakaś teraz przytłumiona? Czemu ona teraz taka przytłumiona jest? Zmęczona. Zmęczona? O, ja cię. Big paku. To jest największa dzisiaj. Tak? Największa. O. Zobacz, ma zęby, zobacz tam nagrać. Co ty gadasz? Ale no. No to kolejne branie. Jak się patrzy, to powiem ci, że wydaje się, że jest bardzo jakaś duża. Bo cię porwie do stawu. Kurde, ale mnie wystraszył. Co za wariat. Chyba czyści. I jak mnie schlapał. O, ładny. Ale sumik, ładny. Ładny. Trochę jak rekin tak wygląda, tu ma takie oko. Pierdziele. Idealnie w dolną wargę, widzicie? Perfekcyjne zacięcie szyfonu samo zaczynającego. I co? Ciach. O, piękne, ale ta ryba jest dużo fajniejsza niż paku, nie? Taka ładna. Ale ładna ryba. Andrzej. O, ja cię. O, się tulicie? Ale jaki ładny kolor ma. Dobry czas, bo ty złapałeś, tam chłop złapał, tam złapał. Ten tu ciągnie coś niesamowitego, wielkiego. Zaraz zobaczymy, co tutaj wyłowi. Tutaj już się teraz dowiedziałem, że jest to środek dezynfekujący. I to właśnie przed chwilą wstrzykiwał nam rybce do buzi. I teraz już sobie też przygotował, że jak wyciągną rybę, to ładnie odkażą wszystko tak jak ma być, humanitarnie. Bardzo mi się to podoba. Ale pan się tutaj morduje naprawdę mocno z tą rybą. Coś musi być wielkiego. Zobaczymy, czy mu się to uda wyciągnąć. Emi, jak miejsce ci się podoba? Fajne. Fajne? Ale zaraz będzie taka ogromna ryba wyciągnięta, zaraz zobaczysz. Co? Taka ryba. Ja cię. No, ja bym się bał tam wejść, żeby mi nogi coś nie ugryzło.
Jaki potwór. Ja pierdziele, jaka ryba. Ogromna ryba. Jaki pysk. Nie wiem, co to jest, ale... No, dezynfekuje ranę. No. No, niestety, tej ryby nie można wyciągnąć na zewnątrz. Znaczy, no... No. Trzeba sobie wejść do środka i ją podnieść, żeby zrobić zdjęcie. O, ale ogromna ryba. Jocie. O, ale potwór. Dla fanów wędkarstwa to naprawdę tutaj jest niezła gratka. Oj, bardzo naprawdę fajne miejsce. Sun fishing. Co tu jeszcze robisz? No jeszcze co mam, to jeszcze użyję. Zadające. Może akurat coś się jeszcze złowi? Proszę bardzo. O. Gulasz serduszek. A ja nawet widzę, że masz swój prywatny nożyk, czy nie? No jak? Nie ma lipy. Tutaj jeszcze nawet mają taki basenik dla takich osób, które by się ewentualnie nudziły. Jak przyjeżdżają jacyś rodzice z dziećmi i ktoś by sobie chciał popływać, no to proszę bardzo, można sobie popływać. Tutaj jeszcze taka wiatka, można sobie zamówić coś do jedzenia, do picia. Nawet jakiś grill widzę, hamaczki. A jest co robić. No my się już zwijamy, bo jest po 18:00. Jesteśmy skuterkiem świeżo upieczono wypożyczonym. I spadamy póki jeszcze jasno. Jedziemy na market coś zjeść. No i znowu problem. Co tu zjeść? Za duży wybór. Co, mówisz, że będziesz jadła kukurydzę? No, zjem w końcu. A ja tam idę sobie wziąć znowu rolsiki. Lubię te rolsiki. Są moje rolsiki. Bardzo dobre. Z chickena. Hello. One chicken. Yes, one chicken. Pierożki też ładnie wyglądają, no ale chyba jednak zostaniemy przy samych rolsikach. Masz ochotę na coś? Nie. Znaczy mam na wszystko ochotę, ale nie wiem co. A. Najlepsze na świecie rolsy. Całkiem inne niż te takie wszędzie, które można spotkać. Bierzemy jeszcze takie ziemniaczki z serem. Właśnie pani go tam ładnie przed chwileczką tak spulchniła. Nałożyła sera i jeszcze teraz go przypiecze ładnie. O, ale będzie dobre. Myślę, że takie ziemniaczki to nawet jest super pomysł na zrobienie sobie w Polsce takiego dania. Taki duży ziemniak, ładnie go przypiec, później właśnie zrobić tak jak teraz pani. Najwyżej zamiast palnika to na chwilę do piekarnika jeszcze. No i smakują wyśmienicie. Do tego jeszcze troszeczkę czosnku, posolić wystarczająco. Naprawdę mega danie. Pyszny, nie? Bardzo. No, wyjątkowo dobry. Pięknie przyprawiony. Przepyszny. Elegancki. Mega pomysł na niedzielny obiad w Polsce. W Tajlandii. W Polsce. A w Polsce. A jeszcze do takiego ziemniaczka. Kotlecik z piersi kurczaka. No i jest obiad jak marzenie.